Cześć, witajcie w drugim odcinku z serii FIFA 21 Kariera Menadżera RB Lipsk. W ostatnim odcinku doszliśmy do niedzieli 23 sierpnia 2020 roku. Zaczęliśmy nasz sezon, już pierwszą kolejkę zagraliśmy. Nie był to najlepszy początek sezonu, bo przegraliśmy z Mönchengladbach Borussią chyba 2-1 czy 2-0. No najlepszy start to nie był. Tu jakaś wiadomość, no to sobie szybko usuniemy. Mamy 15 milionów i 280 tysięcy pensje. Tak wygląda nasz skład. Jedyny nowy zawodnik, którego kupiłem, to Isaac Aleksander Isaac czy tam. Bo po prostu powiem wam, jak ja to widzę. Myślę, że Mukiele się szybko rozwinie. To samo Upamecano. Halstenberg jak na razie wystarczy. Angelino jest na wypożyczenie, więc go tu nie będziemy. Nowego nikogo. Nkunku jest młody. Kampl jest młody, znaczy Kampl nie jest młody, ale jak Kampl będzie słabo szedł z overem, to Olmo za niego wskoczy. No i Laimer też na razie wystarczy. No ja tak właśnie tam mówię, Pulse może troszkę starszy. Ale myślę, że jak na pierwszy sezon to wystarczy taki skład. Najwyżej w zimie jeszcze zrobimy jakąś przebudowę może. No i teraz to spotkanie z Bayernem. Będzie to pewnie trudne spotkanie i szczerze wątpię, że nam się uda wygrać. No, zobaczymy, nadzieja umiera ostatnia. 2-2, więc w sumie szczerze, Izak jeszcze też z debiutancką bramką, w sumie szczerze się cieszę bardzo z tego wyniku, bo też się tak naprawdę nie spodziewałem. Myślałem, że po tym meczu z Borussią Mönchengladbach to tu nie będzie łatwo, ale udało mi się remis. Przynajmniej remis wyciągnąć. Oferta transferu Nkunku. Nie, Nkunku na razie jest według mnie bardzo dobrym zawodnikiem. Dziwne, że nie ma jeszcze game face'a. A my się trenujemy. Teraz widzę tam, że Bayer Leverkusen się pokazuje przede mną w kalendarzu. No i to będzie następny rywal. No i możemy zaczynać. Na wyjeździe gramy to spotkanie. I zaczynamy. 2-1 porażka, znowu ta jedna bramka, no nie najlepiej na wyjazdach, co radzimy jak na razie na początku tego sezonu. A to bo wiadomo, że pierwszy sezon będzie dość trudny, ja nikogo chyba, a nie wiem kogo chcę sprzedać. Hajdara na wypożyczenie, zobaczmy jak oferta. Do Bayeru, Leverkusen, no szczerze to, a niech pójdzie na to wypożyczenie. No tak, Burnley, Hwang Hee-chan. 35 milionów do 25, jeśli by się coś takiego zgodzili, to mogę go sprzedać. Właśnie chciałem jednego z napastników sprzedać, to była między Holbergiem a Hwang Hee-chanem, ale jednak postawiłem Hwang Hee-chana, że sprzedam. Jeśli oczywiście odejdzie, bo zobaczymy, czy się uda nam go sprzedać. Oferta transferu Halstenberg, my Halstenberga za Akanjiego. A, Kanji już taki słaby obraz. Myślałem, że ma dość dobry. To nie, nie zgadzamy się. O, widzę, że Bursy Tadicia kupiłem. To bardzo dobry transfer i w wykonaniu. Hajdara idziemy w pożyczenie, widzę. Bardzo wypożyczam Schreiber. Halstenberg nie idzie, nie idzie na razie. Bardzo wypożyczam Schreiber. Nie będziemy tego robić. Hwang Hee-chan dogadałem. Sprzedażą to dobre, 26 milionów, ja się na to mogę zgodzić, zaakceptuję ofertę i zobaczymy, czy uda nam się jeszcze go sprzedać. Oferta transferu Mukiele, nie. Mukiele ma dość duży jeszcze potencjał, więc w sumie on u nas będzie jeszcze grał. Chyba nie uda się sprzedać Hwang Hee-chana. Hmm,
No tak, niestety. Szkoda naprawdę, bo wszystko się dogadaliśmy, tylko właśnie za mało czasu było. No i Chłanki Chan zostanie z nami. Transfer Konate. No nie no, Konate to też jest jeszcze młody zawodnik. Myślę, że za parę, może sezonu, może nawet jeden wystarczy sezon i będzie też tam walczył o miejsce w składzie, bo nie ukrywam, chciałbym takie to trio w obronie mieć Mukiele, Upamecano i Konate. Tą trójkę bym chciał mieć w obronie, ale no nie wiem, zobaczymy. Oczywiście też nie będę ich trzymał specjalnie, tak jak będę widział, że po prostu trzeba zmiany na jakimś tam miejscu, no to po prostu będzie ta zmiana. I gram teraz z Augsburgiem u siebie, zaczynam to spotkanie 1-1, w ostatnich minutach tam gdzieś wyrównał Augsburg, no dość słaby początek, szczerze. Champions League to nie jest jak Bolton, tu nie musimy walczyć o wejście, my tu już od pierwszego sezonu jesteśmy w lidze mistrzów, jesteśmy w ciężkiej grupie bardzo, bo jesteśmy z i Paris Saint-Germain, i z Manchesterem United, oraz jeszcze jesteśmy z Basaksehirem, tak. No więc mamy dość trudną grupę. Pierwsze spotkanie będzie z Manchesterem United, więc potem. No i oni pewnie będą naszymi największymi rywalami, taka prawda. Przynajmniej na tym trzecim miejscu musimy skończyć, naprawdę. Szybka symulacja na wyjeździe na Old Trafford. No i jest niestety porażka 2 do 0. Też oczywiście wygrała 3 do 0. Teraz Mainz w lidze. Piąta kolejka, na wyjeździe gramy. 2 do 1 wygrywamy. Nkunku i Isak strzelają bramki. No to w końcu mamy chyba pierwsze zwycięstwo dopiero. No tak, pierwsze dopiero zwycięstwo w lidze, więc też no powoli zaczynamy ten sezon. No nie ukrywam, że oczywiście coś, co powinniśmy mieć zagwarantowane, to miejsce w top 4, bo nie powinniśmy być w lidze Europy albo w ogóle, żeby nie było takiej sytuacji, że w następnym sezonie, żebyśmy nie grali w jakichś pucharach, bo ja chcę naprawdę w Lidze Mistrzów, a ewentualnie naprawdę w Lidze Europy, ale no w którejś musimy naprawdę zagrać. No i zaczynam to spotkanie z Freiburgiem. Jest kolejne zwycięstwo. Sorloth strzelił nad bramkę, Poulsen i Laimer. No to dobrze, mamy kolejne zwycięstwo, drugie z rzędu. Teraz spotkanie chyba z Basaksehirem. No tak, czyli to jest ewentualnie potencjalnie taka drużyna, z którą możemy i powinniśmy w sumie zdobyć 3 punkty w Lidze Mistrzów. Chociaż Liga Mistrzów to będzie też zawsze trudno. Pulę się wbiło overall w górę. I jeszcze Basaksehir z nami wygrywa. No, fatalnie, naprawdę. Zaczynam w Lidze Mistrzów. Fatalnie się to układa. Miałem nadzieję, że to trochę lepiej będzie szło, ale no jakoś tak czasami niestety bywa. Dopiero dwie kolejki, no ale to już. No to jest drużyna, z którą powinniśmy zdobywać punkty, a nie zdobywamy. Nkunku bił overall w górę, fajnie. Mukiele wbił. Dobrze, niech bijają, niech się powoli rozwijają ci zawodnicy. No i zaczynam kolejne spotkanie do Stuttgarta na wyjeździe w lidze. I jest remis 2 do 2. Isak, dobrze, naprawdę. Cieszę się najbardziej, jeśli widzę jego, że strzela. Bo chcę, żeby on najwięcej strzelał tych bramek. Przerwa teraz pewnie jakaś, no tak, aż do meczu wyjazdowego w lidze z Wolfsburgiem. Tych juniorów, no to właśnie muszę sobie przypomnieć, to ten jest taki miarę Medeiros, choć ja go będę musiał zrobić w jakiegoś środkowego pomocnika ofensywnego, bo coś takiego, bo on nie będzie żadnym prawym skrzydłem u nas. Nie ma u nas takich formacji. My musimy sobie zmienić miarę budżet, coś takiego. Może kogoś ściągniemy w zimie.
Jeśli by też Juan Chicano odszedł, no to pewnie byśmy kogoś ściągnęli. I teraz na wyjeździe gramy z Wolfsburgiem. Jest 2-2, czyli kolejne punkty. No ważne, żeby zdobywać te po prostu punkty powoli, ale żeby zdobywać te punkty. Teraz spotkałem z Paris Saint-Germain w lidze oczywiście mistrzów. I zagrośmy się do Vrala, no to super. I zaczynamy to spotkanie wyjazdowe. Ale to było u siebie i przegramy 3-2. No już w następnej kolejce chyba z, nie wiem z kim gramy, też gramy z PSG. No tego już naprawdę nie widzę, nie wiem nawet czy... No może się uda z tym... Może się uda z tym Basaksehirem wygrać potem i jakoś... Jakoś awansować, przynajmniej do tej Ligi Europy. No i zaczynam to spotkanie z FC Köln w lidze. 3-0 zwycięstwo. Bardzo fajnie, że mamy te 3 punkty. Teraz chyba będzie Puchar DB Pokal z Borussią Dortmund. Czyli od razu mamy bardzo trudnego rywala. Kloster mam przegrać częściej. No na razie nie mam miejsca tak krótką w składzie dla ciebie. Kluivert chyba też jest wypożyczony, więc w sumie aż tak dużo mu nie muszę obiecać. No nie mam po prostu formacji takich rzeczy. No i to jest dlatego też właśnie. Gdzie ten zawodnik jest jeden w juniorach, to jest w juniorach. On na razie jest takim jedynym zawodnikiem, który myślę, że coś może osiągnąć. Więc plan rozwoju zmieńmy mu i mu zmienimy pozycję. Ja będę chciał, żeby on był środkiem pomocnikiem ofensywnym. Tak, coś takiego chcę. No i tak tutaj będziemy trenować. Bo mówię, to jest jedyny zawodnik, który myślę, że tu coś na razie wygląda na to, że coś może osiągnąć. A właśnie no nie będziemy z niego robić jakiegoś skrzydłowego, bo nie mamy takiego miejsca w formacji. Teraz zaczynam to spotkanie z Borussią Dortmund. 2-0 niestety przegrywamy. Kluivert, no nie wiem, bo to szczerze on jest wypożyczony tu. Pewnie w życiu też go nie widzę, żeby tu grał gdzieś w Lipsku. 6 miejsce po 9 kolejkach, ale widać tą przepaść. Te pierwsza 5 drużyn naprawdę uciekło już po 9 kolejkach. Gram teraz z Werder Bremą na wyjeździe. Jest zwycięstwo, Isak daje nam zwycięstwo, bardzo fajnie. Bayern się myli i Borussia się myli, no to dość ciekawie. Ja mam teraz z Paryżem na wyjeździe. Też wiadomo, kto tu awansuje. I zaczynam to spotkanie. Bez niespodzianki, choć i tak się postawiliśmy. Myślę, że szansa będzie naprawdę z Basaksehirem jedna. To będzie jedyna szansa nasza na Ligę Europy. Bo chyba my nie przegrywamy tak mocno, jak oni przegrywają, to mi się wydaje. Więc różnicą bramek mamy szansę awansować. Konate, no nie wiem, Konate. Musiałby przynajmniej, no nie wiem, musi wbijać wyżej overall, naprawdę. Musi wbijać ten overall wyżej, jeśli chce być w podstawowym składzie. I zaczynam spotkanie z Arminią Bielefeld u siebie. No 1-1 nie powinien być remis, powinniśmy to wygrać to spotkanie, no ale dobra, musimy się pogodzić z tym. Przesymulujemy sobie to troszkę szybciej, żeby nie tracić znowu czasu. Dasz do spotkania wyjazdowego z Schalke w lidze. I zaczynam to spotkanie, na wyjeździe jesteśmy. No i zaczynamy. 3-0
3-0, no, bardzo fajnie. Mukiele, dwie bramki, aż prawy obrońca. Dobra, to idziemy do tego meczu z Manchesterem United. No i zaczynamy to spotkanie. 1-0 tylko, no szkoda naprawdę, że tak słabo, że przegrywam tylko tą często jedną bramką. No to boli trochę naprawdę. Już widać, że zbliżyliśmy się trochę, teraz widać, że tylko top 3 drużyny tam uciekły. Teraz gram z Eintrachtem Frankfurt. 0-0, kończymy remisem spotkanie. Hoffenheim następnym naszym rywalem. No nie będzie to łatwy rywal, bo chyba gdzieś jest właśnie na 8 miejscu. No i zaczynamy to spotkanie ligowe na wyjeździe. No i pierwsza porażka od dłuższego chyba czasu w lidze, jeśli się nie mylę. Dość dobrze nam zaczęło iść w tej lidze. No nie wiem, no nie mam jak szczerze z nim grać, no bo jednak... No przynajmniej jakby miał 80 overa, to mógłby walczyć z Upamecano. Nawet nie ma wystarczającego overa, żeby być koło Hastenberga. Sabitzer niestety nie zagra, oczywiście. Kloster mam w sumie. Niech też gra za Upamecano. Lubię Upamecano i chcę, żeby się rozwijał, ale no, potrzebujemy obecnie najlepszego składu możliwego. Zagramy w taki sposób. Tak, zagramy. I zaczynamy ze spotkaniem. Zwycięstwo 3-1 i nie wiem, co, czy to z czasem nie oznacza, że jesteśmy w Lidze Europy. Chyba tak, no, mi się wydaje. Tyle samo punktu mamy i chyba różnicę bramkową mieliśmy lepszą od Basaksehiru. Tak, kończymy trzecie miejsce, no to fajnie, przynajmniej tyle. No ale to było szczerze od początku, wiadomo, że to PSG i Bayern, znaczy PSG i Manchester United będą faworytami. Przynajmniej dobrze, że mamy to trzecie miejsce i będziemy walczyli w Lidze Europy. Teraz będzie spotkanie z Unionem Berlinem w lidze. A zaraz potem Borussia Dortmund, no to niełatwy grafik. I tu musimy coś zmienić, bo Olmo nie, Olmo tylko na ten jeden mecz miał być. No to Sabitzer tu. No i tak, wrócimy. Rolę kapitanu oddamy Sabitzerowi oczywiście. I tak będziemy grać jak na razie. Panchicza naprawdę przydałoby się go sprzedać. No idziemy do tego spotkania z Unionem. 3-2, no było dość ciężko, ale najważniejsze, że mamy te 3 punkty. Union nie taki zły jest w tym sezonie u nas, bo jest chyba, no jest na 9 miejscu. Oferta transferu Kunate. Nie, my chyba nie musimy go sprzedawać. No on chce, ale ja nie chcę, więc prosta sprawa, nie odejdzie on to. Teraz spotkanie z Borussią Dortmund, czyli no jedyny jeszcze mocny taki bardzo rywal, z którym nie graliśmy.
Będzie to bardzo trudne spotkanie, ale zaczynamy za spotkanie. 2-1 wygraliśmy. Sabitzer, nasz kapitan, 2 bramki. Bardzo super wynik spotkania. Myślałem, że remis to będzie max, ale udało się i mamy 6 miejsce. To jest fajnie, naprawdę. Manchester United zgłasza się po Konate. Teraz kolejny trudny przeciwnik przed nami. Ryzyko utraty piłkarza. Kto tu jest na wypożyczeniu, chciałbym wiedzieć. Angelinho oczywiście, co to wiem. I Henrik też na wypożyczeniu. To my kupiliśmy Kluiverta? A my kupiliśmy Kluiverta, nawet nie wiedziałem. Ale to nie wiem, czy on naprawdę nam będzie potrzebny, bo my nie potrzebujemy praktycznie skrzydłowym. Mamy tu... Lukman pewnie będzie, jak przyjdzie, to go sprzedamy. Jak wróci z wypożyczenia, to go sprzedamy. No i Kluiver w następnym sezonie też pójdzie na sprzedaż, bo nie potrzebujemy tych bocznych skrzydłowych. On nie przedłużył, Nowoa. Przedłużam, to fajnie, bo on dość młody. I wydaje się, że może coś z niego będzie w przyszłości. Jeszcze Wosz, też młody jakiś. No z tymi, co mieliśmy przedłużyć, to przedłużyliśmy. To chyba idziemy dalej. Tu znowu budżet na pensję sobie zmniejszmy. Mam dość ciekawą sumę, czy właśnie jakby Juan Ki-chan poszedł, to... No to za kim byśmy? Pewnie szczerze byśmy poszukali nowego napastnika, bo myślę, że Pulsen też jednak nie będzie się tak rozwijał, on już nie jest takim młodym zawodnikiem. No i gramy teraz z Hertą Berlin u siebie. 2-2, kończymy wynik remisem. I to była 18 kolejka już, czy 17? No i symulujemy dalej. Nie jest tak niesamowicie, ale myślę, że to czwarte miejsce będzie jeszcze walka o to czwarte miejsce. Może nie będziemy musieli tu, może w Lidze Europy sobie zapewnimy przez na przykład zwycięstwo Ligi Europy. To byłby fajny scenariusz, bardzo byłby to fajny scenariusz. Chyba już w tym roku nie będziemy grać. No tak, bo właśnie Bundesliga zwykle ma przerwę taką. Kaspar chce odejść. Co to jest ten Kaspar? Szczerze to nie widzę, żebym coś osiągnął, więc na razie nic nie będziemy z tym robić. Jak odejdzie, to niech sobie idzie, ale naprawdę nie widzę, żeby on coś, jakiś talent miał. Kostin, Flaviau, Kostin. No to samo, też tu nie widzę czegoś specjalnego, więc jak chcą, to niech mogą iść. A nie będę ich zatrzymywał jakoś. Symulujemy ostatni trening w tym roku. No i w sumie wystawimy sobie, albo nie, może najpierw zobaczymy, czy Juan Ki-chan pójdzie. Jak pójdzie, to wystawimy na sprzedaż też Pulesena. Orban 80 do overalla. A myślę, że Willy Orbana też może w przyszłości sprzedam. Henryks odwołany, aha. Przez Monaco, bo za mało grał. Dobra, nie obchodzi mnie to szczerze. I tak on jakoś super potrzebny nam nie był. Tu sobie... Albo Konate sobie dajmy. Bo Konate... A nie, żaden z nich nie może tak grać na paru pozycjach. Ale tak sobie miejmy. Wolę Konate mieć, szczerze. Jednak z nim wiąże dłuższą przyszłość niż z Orbanem. Mukiele, no nie, Mukiele nie. Ani Konata, ani Mukiele nigdzie nie pójdą.
Oni chcą dać Coutinho. Nie potrzebuję Coutinho żadnego. Lime, ale to jest kolejny zawodnik, którego nie myślę na razie sprzedawać. 23 lat, 83 lat, też może być zawodnik na parę dobrych lat jeszcze. Ja myślałem, że on jest zdecydowanie starszy. Oferta Pulsa, no jeszcze nie, jeszcze 80 overalla, no to nie, jeszcze teraz nie myślimy o tym, jedynie by Juan Ki-chan poszedł. A na razie nie mamy żadnej ofert za Juan Ki-chana. Konate kolejny raz. A nie chcę dać Andrego Mesza, ale ja nie chcę żadnego Andrego Mesza, nie potrzebuję go w ogóle. Szkoda, że ten Juan Ki-chan nie ma żadnej, nie dostałem żadnej dosłownie oferty za niego. A chciałem go sprzedać nawet już właśnie w okienku zimowym. Oferta transferu, teraz Konate znowu. To też jest kolejny raz. A w sumie Konate to jest ten, co chce odejść, czy nie? Chyba ten, tak, co chce odejść, więc w sumie musimy odrzucać, bo tak to bym dał, nie przyjmuje ofert, no a tak to musimy, no bo on jakby chce odejść, więc nie możemy dać, że nie przyjmuje ofert. Milik przechodzi do Bayernu, bardzo ciekawy transfer. Zagram, że to jedno spotkanie, tylko jeszcze w tym odcinku. Bo chciałem spróbować, może by udało się skończyć na wygranej odcinek. Kończymy na wygranej, to super. Sabitzer i Isak z bramkami. Przesumulujemy tylko już, żeby sobie przygotować następny odcinek. Nie wiem, kiedy będzie ten odcinek. Znaczy, odcinek następny wiem, kiedy będzie, ale kiedy następny mecz nie będzie. My zobaczymy, czy jeszcze w tym styczniu będzie jakieś spotkanie. Powinno chyba być pod koniec jeszcze stycznia. To będzie ze Stuttgartem. To sobie tylko tego meczu już nie będziemy symulować. Piąte miejsce mamy w tabeli, no to naprawdę jest szansa, żeby powalczyć o to top 4 na koniec sezonu. Oferty transferu Forsberg, no to nie przyjmuje ofert. Choć w sumie może na następnym roku go spróbujemy sprzedać. Zobaczymy jeszcze do tego trochę, do tego następnego sezonu. Jeszcze chyba w następnym odcinku skończymy pewnie ten sezon. A to dopiero będzie w następnym odcinku. A ja kończę teraz ten odcinek i dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym. Cześć!